Topite 2 wideo recenzja. No, witam wszystkich w kolejnej wideo recenzji. Tutaj klocek 13. Ja dostałem tutaj właśnie od rodziców pod choinkę na Wielkanoc, na Wszystkich Świętych, grę Protopite 2. Mamy tutaj, jak widzicie, takie opcje standardowe: Continue, Nevgame, Loadgame, Options, jakiś prototype pyte recap, czyli że chyba jakieś nagrywanie, credits, że tutaj credence, no i quit to desktop. No coś tam z deską mi się kojarzy. Tutaj mamy radnet, chyba że jakiś sklep taki, że można tam kupić ubrania dla naszego bohatera albo inne buty. I chyba możemy iść do fryzjera. Tutaj jeszcze mam jakieś 1, 2, 3, 4, ale minus dla twórców, bo tutaj nie można wejść na to. Jak widzicie, ja gram na najwyższej grafice. Tutaj grafika prezentuje się bardzo ładnie. Tutaj widzicie wszystko normalne, bo ja tam jeszcze mam włączone GTA San Andreas, żeby potem przejść sobie ewentualnie, jak mi się znudzi, protopytę zagrać. Tutaj widzicie właśnie najwyższa rozdzielczość, bo im mniejsze liczby, tym wyższa grafika. Tak mi koledzy powiedzieli. Tutaj anti-alias level jakiś, on-med. Widzicie, mam wszystko na najwyższy. Ale żeby już nie przedłużać, to ja nacisnę continue i widzicie, od razu przechodzimy do gry i rzuca się w oko grafika. Grafika jest troszkę gorsza niż GTA San Andreas. Tutaj te takie, jak to się nazywało, te takie tektury są tutaj takie troszkę poszarpane, jakby ktoś je wziął i nożyczkami poszarpał. Takie krawędzie mają nierówne. No ale, o widzicie, główny bohater to jest ten sam czarny murzyn, co graliśmy w GTA San Andreas. To jest, twórcy tam mieli z twórcami od GTA San Andreas takie porozumienie i go przenieśli tutaj do gry. No i minęło 10 lat. Tam on się chyba nazywał C.J. Johnson. C.J. tutaj widać przypakował troszkę, stał się taki bardziej poważny, zmienił ubrania z duchem mody, no ale troszkę ta gra nierealistyczna, bo my tak na przykład możemy wysoko skakać, za szybko biegamy, skaczemy, wspinamy się po murach, biegamy, to jest inspiracja Matrixem. A ja właśnie ostatnio u kolegi oglądałem Matrix. No i tutaj jest duża interakcja z otoczeniem, można niszczyć takie tabliczki. Można na przykład przesunąć wózek taki z Kauflandu. Można, o, tutaj jesteśmy razem między mieszkańcami i ci mieszkańcy stoją i rozmawiają. Ale z duchem czasu, o, śmietnik przewróciłem. Bardzo realistyczna ta gra, ma bardzo realistyczną chemię, to znaczy fizykę. I tutaj są chyba chirurdzy, bo oni mają takie maski. No, CJ teraz taki, nie wiem, taniec gotowy jakiś robi. Zwolnione tempo, to jest inspiracja Maxem Payne'em na pewno. Te uniki przed kulami pamiętamy z Maxa Payne'a, ale to w najbliższym czasie zrobię recenzję. No i tutaj ogółem mamy te same miasto, co w GTA 4 chyba. Bo tutaj coś tam mówili o Liberty City, tylko że tutaj jest ono troszkę takie nowocześniejsze. Znaczy w GTA 4 było nowocześniejsze, bo tutaj mamy takie rozwalone, mamy dużo śmieci. To widać, że twórcom się nie chciało tego robić. Robili to na szybko, mieli ograniczony budżet, mało mieli pieniędzy i tutaj przez to takie niedoróbki graficzne. To kolejny minusik. Ale plusik za to, że dużo ludzi tutaj chodzi, jeszcze więcej niż w GTA San Andreas. No i na przykład oni tutaj coś krzyczą. O, mamy policję. Tylko że ta policja to nie jest taka jak w GTA San Andreas, że oni normalnie chodzą i na jednej gwiazdce by nas chcieli do więzienia. Bo tutaj oni są uzbrojeni i teraz jak uderzymy chociaż jednego, to oni zaraz do nas strzelają. I tutaj nie mamy czegoś takiego, że są gwiazdki, czy tam jakieś inne kwadraty, czy trójkąty. Tylko mamy tutaj po prawej na dole, znaczy po lewej na dole taki pasek czerwony i on tak maleje. I wtedy maleje zainteresowanie policją. Troszkę takie to naciągane, bo ja bym wolał oczywiście z GTA San Andreas. O, tutaj jedzie wojsko. Chyba nas szukają. Wojsko zazwyczaj było w GTA San Andreas na 6 gwiazdkach.
i troszkę to takie niefajne, ale tutaj zjadłem go właśnie. Kiedyś na drastu już takiego nie było, można było tylko tam uderzyć, zbić kijem czy coś. Tutaj mi się podoba, on jest troszkę takie nierealistyczne, to on jest, ma nadprzyrodzoną siłę, ale można podnosić broń przeciwników. Właśnie usiąłem karabin, tylko że nie ma celownika. A nie, jest tylko taki kwadratowy. Jak w GTA San Andreas, jak się z bazuki strzelało. No tutaj są samochody też. Można je podnosić, rzucać. Tylko że taki minus, bo w Need for Speed, Most, Underground, Wanted, Undercover, Pro Street, Shift można było jeździć tymi autami, a tutaj nie można. I w Need for Speedzie były takie sportowe, a tutaj mamy takie uliczne. No, taki minus dla twórców, bo jak się wzorowali, to mogli chociaż zrobić, żeby można było wsiadać do nich. Są też helikoptery, ale tutaj na razie ich nie ma. Czyli jak widać, jest duża inspiracja i współpraca z GTA San Andreas. W ogóle ta mapa, po której się poruszam, jest mniejsza niż w GTA San Andreas, bo w GTA San Andreas mieliśmy pustynię, mieliśmy góry, wsie, zadupia, morza i takie różne. Jest tutaj woda, ale ma troszkę gorszą grafikę. No i jak widzicie, tutaj biegamy. Biegamy po ścianach, skaczemy. To jest takie mało realistyczne, ale kojarzy mi się to troszkę z Tomb Raiderem. Z Tomb Raiderem. Nie wiem, jak to się mówi. Tomb Raider, tam gdzie się tą babą sterowało. A szkoda, bo ja bardzo wolę być facetem. A do babu mam taki, jak to się mówi, taki nie pociąg, tylko chyba tramwaj. No, no tutaj chodzimy po moście. Mosty są troszkę gorsze, jak na przykład w Most Wanted. Tam było więcej mostów. I w GTA San Andreas w takim mieście było, to się chyba San Ferrero nazywało, były większe mosty. I były ładniejsze, a tutaj są takie brudne, poniszczone. No co jeszcze mogę powiedzieć? Gram tutaj, bo korzystam z okazji, bo moi rodzice poszli do kościoła, to ja szybko to włączyłem, a mi mówili, klocek, nie włączaj tej gry, bo to jest dla dorosłych, tatuś przejdzie i ci powie, to będziesz mógł zagrać. Tam 10 minut jak dostaniesz, jak przyniosę piątkę z matematyki. Ale przyniosłem czwórkę, a rodzice poszli do kościoła, to taką szybko wideo recenzję postanowiłem nagrać. W ogóle to polecili mi ją koledzy, bo oni są starsi ode mnie, no mam starszych kolegów, to bardzo fajnie. To jest taki choćby szpan. Mam starszych kolegów, oni mają 13 lat teraz, no ja idę do gimnazjum. To będę się mógł pochwalić przed nowymi kolegami, że mam prototypy 2. No i ja się tam zapytałem tych kolegów, czy warto w to grać, oni mówią, tak, klocek, możesz spokojnie zagrać, to jest takie GTA San Andreas, nawet lepsze. No ale ja tak właśnie wnioskuję, że to jest gorsze niż GTA San Andreas. Tam coś jeszcze mówili, że można przez internet zagrać z kolegami, ale ja nie mam kolegów, więc nie mogę grać przez internet. Tutaj taki budynek, napisy. Brakuje mi jeszcze tutaj fryzjera, ale to chyba tam w tym radnecie. Bo ja się dokładnie nie znam. No jeszcze mogę, co ja mogę powiedzieć o chudzie z gry? Chud to są właśnie ten pasek życia, to jest ta minimapka, taki kompas choćby. No na tym kompasie mamy takie literki jak K, R. To są nasi kumple w grze i oni dają nam takie misje. Tak jak w GTA San Andreas możemy wykonywać misje. Od nich można je robić, nie po kolei. O, tutaj na mapie właśnie jest czerwony teren, taki zaznaczony kreską. I to jest właśnie teren od wrogiego gangu. A nie, to wojsko. No ale to jest taka inspiracja GTA San Andreas, że zajmowanie terenu. O, tutaj jest czołg. Bardzo fajna sprawa z tym czołgiem. Niestety nie można go podnieść. Troszkę tak, nie podoba mi się to. Ma jakieś striketean in bunt. Czyli, że chyba buntują się przeciwko mnie. Ale CJ jest tutaj bardzo silny. Kurczę. Właśnie stracę życie, muszę uciekać. No i na kolejny teren gangu wszedłem. No, a żeby tak jeszcze, żeby tą wideo recenzję skończyć, powiem jeszcze coś o dźwięku. Dźwiękowo prototypy
jest gorsze, bo nie ma tutaj radia jak w GTA San Andreas. Twórcy za szybko śpieszyli się, nie zrobili. A mieliśmy tam takie fajne hity, na przykład hip-hop, na przykład muzykę wiejską, albo jakieś techno. Typowe lata 90. No tutaj niestety twórcom zabrakło miejsca w grze, bo może chcieli, żeby ta gra mnie miejsca zajmowała, to żeby oszczędzić instalowanie dodatkowych gigabajtów. O, kurde, chyba słyszę zamek w drzwiach. Chyba rodzice wchodzą. No ja już muszę, drodzy widzowie, się z wami żegnać. Klocek, co ty robisz? Tato, zostaw mnie, ja gram. W prototypie nie grać. Ale to... Ale pozwoliłeś mi. Przyniosłem czwórkę. Miała być piątka. Ale tato! Masz szlaban. Nie! A co wideo recenz... Co z YouTube'em? Ja tam mam konto. Mam widzów. Chuj z YouTube'em. Wyłaź z tego. Nie, tak! Nie! Dzień dobry. Tu tata od klocucha. Od klocka 14 czy 13. Dokończę tą głupią recenzję. On nic nie potrafi grać. No kurwa, tak się stało, że miałem romans z jego matką i spłodziłem takiego skurwysyna. No. Jego matka jest zakonnicą, ale chuj tam, no kurwa, dobra. Tutaj mamy tą zjebaną grę, no tutaj wyjebiemy, kurwa, im, no. Dobra. Idziemy, kurwa, dalej. Przepraszam pana, która godzina? Która godzina, kurwa? A to masz w pierdol, kurwa. Chuj ci w dupę. Dobra. Lecimy dalej. Kurwa, którym się skacze? Tato, mogę w to zagrać! Spierdalaj! Klocek, którym się skacze? Nie powiem ci! Idę do mamy! Do kościoła! Dobra, sam sobie poradzę, kurwa. A jak się wchodzi do tego auta? A chuj z autami, dobra. Normalnie muszę sobie wejść w opcję i zobaczyć, jak się tu skacze, bo normalnie, kurwa, nie idzie. Dobra. Jump. Spacer, dobra. No to teraz możemy grać. No, ale czemu... Kurwa. A, trzeba przytrzymać, kurwa. No, to teraz zapierdalamy po budynkach. No. Tu jakaś, kurwa, lodówka. Weźmiemy ją, wyjebiemy. Kurwa, klocuch, wypierdol tą papugę. Wiesz co, klocku? Ta gra jest zjebana. Wychodzę z niej. Tata, ta gra jest fajna, ty nie mów! Widzowie to potwierdzą! Spierdalaj, masz szlaban. Drodzy widzowie, ja tutaj ciągle jestem. Już nie. Szlak by to. No nic, to jest koniec wideo recenzji, tata mi przeszkodził. Nie ma już takiego grania, mam szlaban, tam powiedział, że na tydzień. No ale do widzenia.